Siemanko, z tej strony Oleg Bladowski, kanał Ligowiec. Dzisiaj zabieramy Was do Torunia, bo tutaj derby województwa kujawsko-pomorskiego. Elana Toruń podejmuje Zawiszę Bydgoszcz. To dzisiaj będziecie mogli zobaczyć na naszym materiale. Do meczu pozostaje około 40-30 minut. Już powoli ten stadion w Toruniu się zapełnia, a my mamy nadzieję zabrać Was na emocjonujące widowisko. Dochodzi powoli 10 minuta spotkania, w dalszym ciągu bezbramkowy remis na tablicy świetlnej. Elana 0-0 remisuje z Zawiszą. Co ciekawe, za mną klatka gości, dzisiaj pusta, prawdopodobnie nie zobaczymy tam kibiców Zawiszy ze względu takiego po prostu, że przyjechało ich za dużo. Było przeznaczone około 450 biletów, z tego co zasłyszałem. Natomiast kibiców z Bydgoszczy pojawiło się znacznie więcej. No i stoją pod stadionem w tej chwili, nie są wpuszczani na stadion w Toruniu. Małe sprostowanie tutaj? Nie, że nie są wpuszczani, tylko sami nie chcą wejść, bo mogą ich wpuścić tylko w liczbie dopuszczonej, a oni powiedzieli, że albo wszyscy, albo nikt. Problemy z ochraniaczami i skarpetkami zawodnika Elany. Sędzia musiał na chwilę przerwać grę. Idziemy sprawdzić kącik gastronomiczny w przerwie meczu. Kolejka dosyć spora, sięgająca aż tam. Jak to wygląda na trybunach stadionu w Toruniu? Zobaczmy. Otwarty grill, pięknie. Co to mamy na grillu? Zobaczmy. Biała. Tutaj pan smaży kiełbasy. Piękny grill. Nawet jest gdzie usiąść i zjeść. Do przerwy 0-0. Wyjście tunelem na stadion.
No, trzeba powiedzieć, że to dzisiejsze wyjście piłkarzy na boisko było dosyć efektowne, z efektami pirotechnicznymi. Specjalne skrzyneczki przygotowane. No i to wejście naprawdę bardzo, bardzo ładne. Podejście sędziego głównego tego spotkania do wszystkich elementów wystających spod strojów piłkarzy. Wcześniej miał problem jeden z zawodników Elany, teraz Wojciech Pawłowski. Sędzia stwierdził, że czarny rękawek wystający spod czerwonej koszulki to już za dużo. Pierwszą, nie wiem czy można nazwać to kontrowersję, ale jedno z pierwszych ważniejszych wydarzeń w tym meczu, czerwona kartka dla zawodnika Zawiszy Bydgoszcz. Faul w ataku, można to powiedzieć, w niegroźnej pozycji ucierpiał obrońca Elany. Mamy minutę 56, a więc no dobre 25 minut, 35 minut Elana będzie grała w przewadze jednego zawodnika.
Mieszanek 7 minut. Koniec spotkania w Toruniu. Elana zwycięża w derbach województwa kujawsko-pomorskiego 1-0 po golu ze stałego fragmentu gry w drugiej połowie. Elana
dużą większość drugiej połowy grała w przewadze jednego zawodnika po czerwonej kartce dla napastnika gości. No i strzeliła gola, dowiozła to zwycięstwo. Jeżeli chodzi o sam mecz, nie było to jakoś super wybitne widowisko. Też na pewno in minus to, że zabrakło kibiców gości. Ta atmosfera była fajna, ale mogła być zdecydowanie lepsza, jeżeli tutaj na trybunach w Toruniu pojawiliby się właśnie kibice bydgoskiego Zawiszy. Ja dziękuję Wam za to 90 minut na boisku spędzone, no i miejmy nadzieję, że powstanie z tego świetny materiał.